dziobak. Ni pies. Ni wydra. Wszystkie ssaki mają pyski, mordy, ryje, paszcze albo twarze. Wszystkie. Poza jednym. W Australii bowiem mieszka taki ciekawy osobnik, który wygląda jak niezbyt dokładnie posklejane kawałki bobra i kaczki. Nazywa się dziobak. Dziwny wygląd tego zwierzęcia sprawił, że gdy został odkryty ponad 200 lat temu, europejscy przyrodnicy podejrzewali oszustwo. Myśleli, że ktoś dla sensacji podszywał różne zwierzęta. I nie chcieli uwierzyć, że taki coś jak dziobak istnieje naprawdę. Ma płaski dziób, którego raczej spodziewalibyśmy się u gęsi lub łabędzia. Jego dziwność na dziobie się jednak nie kończy. Do ptaków upodabnia go jeszcze zwyczaj składania jaj. Jaja te nie są twarde, tylko raczej skórzaste. Ale i tak, jak na ssaka składanie ich, to duża ekstrawagancja. Jakby tego było mało, kolejną cechą dziobaka, bardzo u ssaków rzadką, jest jadowitość. Dziobaki nie mają zębów jadowych. Zresztą zwykłych też nie, w końcu mają dziób. Tylko jadowite ostrogi na tylnych łapkach. Dlatego pomimo pociesznego wyglądu zwierzęta te mogą być całkiem niebezpieczne. Wprawdzie ich jad nie jest na tyle silny, by uśmiercić człowieka, ale silny ból po ukłuciu dziobaka może utrzymywać się nawet przez kilka miesięcy. Dziobaki żyją w wodzie. Swoimi wrażliwymi dziobami wyszukują drobne zwierzęta, którymi się żywią. Dzięki specjalnym czujnikom w dziobach wyczuwają swoje ofiary poprzez ich pola elektryczne, które powstają wskutek kurczenia się ich mięśni. Ta niesamowita umiejętność jest bardzo rzadka u ssaków. Dla ciekawskich, dziobak ma krewniaków również w Australii. To cztery gatunki kolczatek. Razem należą do stekowców i w odróżnieniu od innych ssaków wszystkie składają jaja. Kolczatki też mają zabawny ryjek, ale niewątpliwie to dziób dziobaka. Jest najoryginalniejszą ssaczą buźką na świecie.